Powiem Państwu, jak zwiększyć efektywność pracy w mobilnym świecie. Funkcjonujemy w tym mobilnym świecie. W tej chwili praktycznie jesteśmy zmuszeni do... Zmuszeni, no, pracujemy w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie. Pokażę Państwu narzędzie, jak, które pod, pozwalają nam usprawnić tego typu aktywność. Proszę Państwa, kolejne trzy slajdy... Stanowią taki bardzo fajny, fajny wstęp do tego, co w tej chwili się dzieje, jak powinniśmy patrzeć na, na, na rozwiązania, na produkty, na to, co nas powinno wspierać w, w codziennych aktywnościach. Świat się zmienia. Jeżeli weźmiemy sobie listę największych firm z listy Fortune z roku 55, to proszę Państwa, prawie 90% tych firm już na tej liście nie ma. Czas jakby, kiedy firma, czas życia firmy gdzieś tam w tym swoim takim najlepszym okresie jest w tej chwili szacowany na około 70, był szacowany na 75 lat, w tej chwili ten czas to jest około 15 lat. Musimy mieć narzędzia, które pozwolą nam... Które będą wspierały te wszystkie produkty, rozwiązania, które sprzedajemy, oferujemy naszym klientom. Także to są takie slajdy, które zdecydowanie dają do, do myślenia. Tak? Ja tutaj Państwu nie, nie opowiem o Państwa jakby korze biznesu, ale pokażę Państwu, jak można wspomóc te nasze aktywności, te, te nasze takie codzienne, codzienne prace. Proszę Państwa, co się e, dzieje? Czyli jak, jak pracujemy? Jakie mamy e, wyzwania biznesowe? Przebywamy w różnych miejscach, pracujemy w różnych lokalizacjach, e, współpracujemy ze sobą bardzo <śmiech> aktywnie. <śmiech> Nie wygląda to już w ten sposób, że przychodzimy do pracy na tą godzinę ósmą, e, uruchamiamy e, komputer, pracujemy z naszym pakietem office, wysyłamy maile, pracujemy nad dokumentami o godzinie 16, ja właściwie już tam za 3, tak, żeby jesteśmy już gotowi, zwarci gotowi do wyjścia. W tej chwili tak naprawdę liczy się efekt końcowy, który dostarczamy, a nie, nie jest istotne to, gdzie i jak pracujemy. A co to dla nas oznacza? To oznacza, że musimy mieć narzędzia, musimy mieć aplikacje takie same, czyli w sensie interfejsu, żebyśmy nie mieli problemu z nauką nowego programu na urządzeniach mobilnych, czyli tablety, telefony komórkowe, laptopy, dlatego, że musimy wykonywać pewne, pewne działania po pracy wieczorem, gdzieś, gdzieś w przerwie. Także. Bardzo istotne jest to, żebyśmy mieli te narzędzia spójne, żebyśmy mogli komunikować się z naszymi współpracownikami, którzy są w różnych lokalizacjach, i ta komunikacja musi być też maksymalnie efektywna. Tak? To już nie jest na zasadzie takie, że ja dzwonię gdzieś tam na telefon stacjonarny, próbuję kogoś złapać. Ja muszę w szybki sposób złapać daną osobę, wiedzieć, że ona jest w tej chwili dostępna, mogę z nią porozmawiać, popracować nad danym dokumentem. Musimy mieć pewność, że na urządzeniach przenośnych wszystko działa poprawnie. Wszystko działa poprawnie, ale też i e, interfejs, tak jak wspomniałem, jest no, taki sam. Tak? Czyli dla nas nie ma tej bariery, jakby wejścia w nowy, w nowy produkt, bo my pracujemy z tym samym interfejsem, jest dla nas dużo, dużo łatwiej. Proszę Państwa, jeżeli pracujemy mobilnie, a o tym jest nasza e, dzisiejsza sesja, nasze dzisiejsze spotkanie. To kolejny bardzo istotny element to jest zapewnienie bezpieczeństwa. I tutaj może nie chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa dla urządzeń, tak? bo to, że ja stracę laptopa, oczywiście ma to jakiś tam wymiar finansowy, czy stracę telefon, czy, czy gdzieś tam e, stracę e, tablet. Natomiast najważniejsze tak naprawdę są dane, które są na tych urządzeniach. Skoro my pracujemy w różnych miejscach, chcemy mieć dane na różnych urządzeniach bo tak nam jest wygodniej pracować, no to bardzo istotny aspekt, bardzo istotny element, jak zabezpieczyć te dane. Również Państwu w trakcie tej sesji pokażę, jak to można zrobić, w jaki prosty sposób jesteśmy w stanie e, zabezpieczać dokumenty, przypisywać odpowiednie uprawnienia i to takie uprawnienia, które obowiązują niezależnie od tego, gdzie ja ten dokument otwieram. Kolejny, kolejny aspekt, kolejny element to jest oczywiście no, bardzo ważny, tak? to są koszty. E, pokażę Państwu narzędzie, które pozwala nam w sposób bardzo efektywny, intuicyjny, łatwy, przejazny itd., itd., komunikować się w grupie, komunikować się pomiędzy pracownikami, ale również komunikować się z klientami, czyli dzięki temu możemy zredukować nasze wyjazdy, możemy komunikować się na odległość. Jest to o tyle też wygodne, że my tych spotkań mamy coraz więcej. Musimy, no oczywiście też czasami nic nie zastąpi takiego spotkania tak zwanego face face-to-face, ale czasami łatwiej nam po prostu coś pokazać za pomocą narzędzia, które. Państwu zresztą zaprezentuje na tym webinarium, niż powiedzmy gdzieś tam jechać na drugi koniec Polski, kiedy powiedzmy, no, jeszcze mamy spotkanie y, z innym klientem po drugiej stronie Polski. Tak więc zdecydowanie takie rozwiązania nam ułatwiają życie. Proszę Państwa, y, no właśnie, czyli tu jakby potwierdzam tą tezę, którą postawiłem na, na początku naszego webinarium. Y, jak pracujemy? Jak pracujemy w tej chwili? 80% pracowników pracuje, czy zdarza się pracować poza, yy, poza biurem. Yy, pracujemy, no właśnie, w dowolnym miejscu, z dowolnego, z dowolnego urządzenia. Yy, ja na przykład bardzo sobie cenię to, że mogę mieć moje dokumenty na telefonie i na urządzeniu mobilnym, na tablecie, bo uwielbiam sobie wieczorem. Leżąc w łóżeczku przed telewizorem, przeglądać jakieś istotne dokumenty jeszcze na tablecie. Tak? Jest to wygodniejsze niż laptop. Tak? Oczywiście ja później, właściwie w tym samym czasie, te dokumenty mam dostępne na laptopie. Tak? Więc zdarza się pracować poza biurem? Oczywiście, pracujemy poza biurem. Kolejne takie zagadnienie, kolejny problem to jest organizacja właśnie spotkania, czyli to tak z angielska mówiąc, kolaboracja, tak? czyli jak tutaj kolaborujemy z innymi pracownikami, osobami, jak współpracujemy. Większość naszych aktywności wymaga takiej współpracy, czyli musimy gdzieś tam udostępnić dokument, yy, musimy szybko razem gdzieś tam popracować nad ofertą. Potrzebujemy narzędzia, które w sposób sprawny nam to umożliwi. Także jest to kolejny challenge, kolejne wyzwanie, które stoi przed nami, na które yy, no, szukamy jakiegoś rozwiązania. Tak? I no, to rozwiązanie dzisiaj Państwu pokażę. Możliwość również na nagrywania spotkań, możliwość prowadzenia szkoleń. To jest też pewien istotny element i istotna funkcjonalność, której oczekujemy od produktów, tak? które mają wspierać nasze działania biznesowe. Poza tym szukanie, szukanie informacji czy powielanie informacji. Ja myślę, że każdy z Państwa. Tutaj z autopsji, że tak powiem, zna sytuację taką, kiedy mamy w firmie dokumenty, które się często zmieniają. No i może się zdarzyć, że jest jeszcze taki nawyk w firmie, że te dokumenty się drukuje. I bardzo często jest tak, że ten dokument, który gdzieś tam znajdę, wydrukowany, on właściwie już nie odpowiada najnowszej wersji, tak? Czyli aktualna wersja gdzieś na serwerze to jest wersja, któraś z kolei. I proszę Państwa, jest to pewne, pewne wyzwanie, żebyśmy pracowali na, aktywny, na aktualnych, przepraszam, tych ostatnio modyfikowanych dokumentach. Ja słyszałem kiedyś, właśnie taki, taki case, jak to w firmie rozwiązano. Dodawano stopkę do dokumentu, że jeżeli ten dokument trzymasz w postaci wydrukowanej, to prawdopodobnie jest już nieaktualny. Jest to oczywiście jakieś rozwiązanie. Natomiast wydaje mi się, że można byłoby to rozwiązać systemowo, czyli mając narzędzie, które po prostu pozwala prac pracować grupowo. Tak? I o takim narzędziu e, Państwu e, opowiem w trakcie, w trakcie tego webinarium. <laughs> e, proszę Państwa, e, również dostęp e, do wiedzy. Tak? No, no, wiedza to władza. Tak? E, pozyskanie wiedzy w odpowiednim czasie również jest e, kluczowe, bardzo istotne. I to nawiązuje też do poprzedniego slajdu tak, żebyśmy mieli te aktualne informacje. Tak? zwłaszcza jeżeli nie wiem chodzi o sprzedaż, yy, chodzi o jakieś dane finansowe, my musimy mieć aktualne informacje, musimy mieć te informacje, które no, zostały gdzieś tam przed chwilą czy niedawno zmodyfikowane do najnowszej wersji dokumentu no właśnie. Proszę Państwa, wobec tego, na jakie tutaj potrzeby musimy odpowiedzieć, czyli jakiego rozwiązania potrzebujemy, jakiego produktu, który nas wspomoże w jakich obszarach. Wędrujmy w górę tej strzałki, tak, czyli stawajmy się jak najbardziej mobilni. Proszę Państwa, no bo to ułatwia nam pracę. Czyli tak. Co potrzebujemy? No, ożywić dokumenty w sensie takim, że te dokumenty, po, powinniśmy mieć dostęp do ostatniej wersji dokumentu, e, powinniśmy też, e, jak sobie przesyłamy te dokumenty, no to w tej chwili najlepiej przesyłajmy link do dokumentu, a nie e, cały e, załącznik. Tak? E, ja też miałem taką, takie doświadczenie, pracowałem w, w jednej z firm, to było no, parę lat temu. Koleżanka drukowała sobie wszystkie maile. Drukowała wszystkie maile i trzymała w segregatorze. Tak? No, dzisiaj to chyba jest już w ogóle nie, 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 taka sytuacja no, niewyobrażalna. Nie Więc tak jak powiedziałem, uwolnijmy się, uwolnijmy się od dokumentów papierowych, wręcz uwolnijmy się od komputera, pracujmy na, na dowolnym urządzeniu. Także to, co Państwo widzicie tutaj na tym slajdzie, to jest to, co potrzebujemy, do czego dążymy, co, co chcemy, i co produkt, co aplikacja, tak, jakie rozwiązania powinny tutaj nas wspierać właśnie w jakich obszarach naszej aktywności. Proszę Państwa, urządzenia, tak jak wspomniałem, powinniśmy. Mieć możliwość pracy na dowolnym, na dowolnym urządzeniu, tak? Czyli powinniśmy mieć możliwość i edycji, i chociażby przeglądania dokumentów, urządzenie mobilne, stacjonarne, dostęp do tych samych dokumentów, i powinno być to bardzo intuicyjne. Dane, no, dane powinny być dostępne dla nas przez cały czas. To nie jest tak, że my dane gdzieś trzymamy na fajserwerze, musimy sobie gdzieś je właśnie kopiować na pendrive'a, przeglądać. Ja chcę mieć dostęp do moich danych, do aktualnych danych. Także jest to też bardzo istotne. Mechanizmy gdzieś tam takiej współpracy społecznościowej to jest też bardzo, bardzo przydatne. I akurat w trakcie tego naszego krótkiego spotkania nie będę Państwu opowiadał o, o takich portalach społecznościowych, które również mamy w tym rozwiązaniu, które, które Państwu pokażę, ale to też jest fajne. Warto mieć to z tyłu głowy, że taki portal społecznościowy coś właśnie jak Facebook w firmie też się może przydać, tak? bo to nie chodzi o to, żeby publikować zdjęcia z urodzin czy z jakiejś tam ostatniej imprezy, ale chodzi o to, żeby łatwiej organizować tych, te osoby, łatwiej znajdować też pewne rzeczy, bo jeżeli ja powypełniam sobie w swoim profilu informacje, nie wiem, znajomość języków, znajomość rozwiązań, to też łatwiej można do mnie dotrzeć. Tak? W dużych organizacjach czasami też jest taka bariera, żeby gdzieś tam dotrzeć w hierarchii wyżej, tak? A taki portal społecznościowy, jakby otwiera te wszystkie osoby, bo one się organizują w, gdzieś tam względem jakichś problemów, tematów, tak? Ja, na przykład, miałem taki, taki problem. Szukaliśmy kogoś w firmie ze znajomością języka norweskiego, tak? No i teraz. No jak to zrealizować? No duża firma, no to trzeba odpytać dział HR, tak? no dział HR no też te informacje miał nie do końca aktualne, więc wysłał maila na OL, tak? No i szybciej mi się udało tak naprawdę dotrzeć gdzieś, gdzieś tam przez wewnętrzny portal społecznościowy niż dostałem informacje z działu HR. Kontrola, tak? Czyli kolejna, kolejna rzecz to jest i bezpieczeństwo tych danych na, na urządzeniach, ale również i kontrola tych naszych urządzeń, zabezpieczanie tych naszych urządzeń, możliwość zdalnego wyczyszczenia urządzenia w sytuacji, kiedy to urządzenie zostanie gdzieś tam e, utracone. E, proszę Państwa, czyli. E, Dlaczego rozwiązania no właśnie w chmurze, tak? Mimo że y, gdzieś tam możemy mieć pewne jakieś tam obawy. Natomiast my już korzystamy z tych rozwiązań chmurowych. Korzystamy z nich przy okazji innych gdzieś tam produktów, innych rozwiązań. To już jest pewnego rodzaju nasza codzienność. Natomiast to, co my państwu tutaj proponujemy, to rozwiązanie biznesowe, tak? Czyli nie rozwiązanie takie dla gdzieś tam zwykłego użytkownika do y, trzymania zdjęć, czy mało istotnych dokumentów. My mówimy o profesjonalnym rozwiązaniu biznesowym, gdzie dane są bezpieczne, dostępne przez cały okres czasu z dowolnego urządzenia. Proszę Państwa, oczywiście, tak. Microsoft nie wykorzystuje danych swoich klientów, bo zmierzamy w tej chwili do produktu. Chciałbym Państwu pokazać, w jaki sposób jesteśmy w stanie zaadresować te wszystkie problemy, czyli jakim rozwiązaniem, jaką aplikacją tutaj no, będziemy się wspierać, żeby te problemy, o których wspominałem przed chwilką, rozwiązać. Pokażę Państwu taką pierwszą prezentację, pierwszy filmik, jak możemy pracować właśnie razem. To będzie prezentacja produktu Link. Także, jeśli, jeśli mogę prosić o, o pokazanie, proszę Państwa, to są. Nie, nie jest to prezentacja na żywo. My to nagraliśmy z kolegą w, w dniu wczorajszym, więc tam powiedzmy jeszcze po dacie czy po godzinie w prawym dolnym rogu możecie Państwo zobaczyć, że to jest no coś świeżego. Tak? I, I to jest. Um, Chciałbym Państwu tutaj na, na, na przykładzie tego filmu opowiedzieć pewną historię, właśnie jak możemy pracować, pracować grupowo. Jeżeli zatrzymamy się na chwilę w tym, w tym momencie, to proszę zobaczyć to, co Państwo widzicie w tej chwili, to jest komunikator, ale to nie jest tylko chat. To jest również narzędzie, które umożliwia współdzielić desktop, pracować razem na, na dokumentach. Ja mogę sobie organizować listę kontaktów, tak. Jeżeli zobaczymy dalej. To, co ja zrobię za chwilę, to wyszukam tutaj kolegę z mojej organizacji, dodam go do listy kontaktów. Następnie. Spróbuję z kolegą się połączyć. Mogę też ustawiać pewne takie informacje o sobie, tak? czyli mogę podać, gdzie ja obecnie jestem, co w danej chwili robię. To oczywiście nie jest jakoś tam kluczowe, ale to też pomaga innym osobom, żeby wiedziały, na przykład, że jestem niedostępny ze względu takiego, że coś tam wykonuję. Dodaję kolegę do kontaktów. Ja mogę też dodawać osoby spoza organizacji, tak? Jestem w stanie z tego narzędzia wywołać połączenie link chat, czyli przejść do komunikatora. Mogę również uruchomić połączenie wideo. Oczywiście bardzo fajna rzecz, jestem w stanie zobaczyć wszystkie właściwości danego konta, czyli w zależności od tego jak są powypełniane atrybuty, mogę to wszystko zobaczyć. Mogę również ustawić taki znacznik Pokaż mi, że dana osoba jest w tej chwili dostępna, czyli zmiana statusu od razu spowoduje, że ja będę tę osobę widział. O właśnie, w tej chwili nastąpiła zmiana statusu, czyli kolega Tomek pojawił się w firmie, i ja dzięki temu od razu mogę przejść do rozmowy z kolegą, czy gdzieś tam w dalszym kroku będziemy wykonywać jakieś tam działania na, na dokumencie. Także jest to o tyle wygodne. Jest to tyle wygodne, że ja po prostu jestem w stanie od razu zobaczyć, że dana osoba jest dostępna. Tak? W tej chwili jesteśmy na, na czacie. Z tego miejsca w aplikacji mogę uruchomić połączenie, tak zwane link call, czyli zadzwonić. Jeszcze proszę Państwa, co jest ważne, mamy klientów na urządzenia mobilne. Wobec tego ja jestem w stanie również skomunikować się z kolegą. Y, który byłby, nie wiem, poza firmą, y, pracowałby na urządzeniu mobilnym, czyli miałby zainstalowanego klienta link na telefonie. Jeżeli się zatrzymamy na sekundkę, ok, y, za chwilę to, 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 to też Państwu pokażę. Tam było widać, y, y, co ja mogę udostępniać, tak? Czyli ja w tej chwili udostępnię koledze PowerPointa i jesteśmy w stanie y, razem y, pracować na dokumencie. Ja mogę oczywiście udostępnić desktop, mogę udostępnić... Y, E, dowolną inną aplikację e, jest też jakiś tam system ankietowania jest to wygodne tak to jest wygodne nawet nie tylko dlatego, że my razem e, razem pracujemy na, e, na Y, dokumencie, ale jest to też bardzo fajne y, w, tak z perspektywy IT do saportu użytkowników, tak, czyli ja tutaj powiedzmy jestem bliżej związany właśnie, jeśli chodzi o, o technologię rozwiązania, czyli tą, tą taką część y, informatyczną, tak to nazwijmy, I, i dla mnie jest to bardzo przydatne narzędzie właśnie do gdzieś tam wspierania i y, 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 jeżeli chciałbym zobaczyć, nie wiem, jakiś błąd y, wspierać użytkowników, czy... czy, czy jest to, jest to bardzo przyjazne narzędzie. Proszę Państwa, to co widać w tej chwili, to my razem po prostu pracujemy na dokumencie. No, my akurat pracujemy na PowerPoincie, ale to może być dowolny inny dokument. Tak? To może być Excel, Word, to może być udostępniony pulpit. Wobec tego, jeżeli udostępniam pulpit, no to jestem w stanie pracować na cokolwiek udostępniam. E, także, proszę Państwa, to co w tej chwili e, w, Państwo widzieliście, to był program Link, e, to był jeden z produktów e, pakietu e, Office 365, gdzie e, Office 365 jest jednocześnie i usługą chmurową. O której tutaj głównie będziemy mówili, czyli to jest właśnie link, e, SharePoint, e, czyli miejsce, mechanizm, rozwiązanie do składowania, współdzielenia dokumentów. E, OneDrive, czyli przestrzeń taka dyskowa e, w sieci, w chmurze, do E, przechowywania dokumentów. I teraz, jeśli chodzi o te przestrzenie, e, to skrzynka pocztowa 50 gigabajtów, to jest bardzo duży, duży rozmiar. Nie wiem, czy ktoś z Państwa może w tej chwili się pochwalić taką wielkością e, skrzynki, natomiast to jest tutaj w standardzie, tak, e, przestrzeń dyskowa, taka do składowania plików, to jest 1 terabajt, właściwie można powiedzieć, że to jest nielimitowane, tak? E, w, w, ten limit 1 terabajta został ściągnięty, natomiast no, pytanie, czy ktoś z nas jest w stanie z, zapełnić taką przestrzeń dyskową. Co to też dla nas oznacza, że tak naprawdę my możemy właściwie zrezygnować z jakichś faj serwerów, serwerów plików, które stawiamy u nas lokalnie, a praktycznie wszystkie dane trzymać w OneDrive. Ie. To jest też bardzo bardzo wygodne. Proszę Państwa, czyli to co przed chwilą Państwo widzieliście, to była taka współpraca w oparciu o komunikatora, gdzie mieliśmy możliwość przesłania jakiejś informacji, możliwość połączenia audio, połączenia wideo. Możliwość udostępnienia dokumentu, też cała historia tych naszych aktywności, konwersacji jest w programie Outlook, co mi też ułatwia znajdowanie pewnych rzeczy, bo ja to, jak, znajduj, jak wykonuję przeszukanie, to przeszukuję cały inbox, czyli pocztę i jednocześnie historię konwersacji. W kolejnym kroku będę chciał Państwu pokazać współdzielenie kalendarzy. I teraz z naszego doświadczenia, yy, gdzie właśnie wdrażamy yy, rozwiązanie Office 365, to bardzo często klienci, że tak powiem, przesiadają się z takich rozwiązań, no ja to określę protokołami pocztowymi POP3 i IMAP, czyli takie najprostsze protokoły pocztowe, które właściwie pozwalają na ściąganie tylko poczty. Czyli tylko ściągamy i wysyłamy, właściwie nie ma, nie ma żadnej jakiejś tam bardziej zaawansowanej współpracy w tych, w tych wszystkich operacjach. I bardzo często jest tak, że właśnie firmy, które się przesiadają z takiego rozwiązania na Office 365 Pierwszy raz w ogóle widzą, że można współpracować na kalendarzach. Tak? Dla osób, które w, mają produkt MS Exchange, czy już może pracują gdzieś tam w oficie 365, jest to zupełnie naturalne. Tak? Współdzielenie i praca na kalendarzach jest czymś zupełnie naturalnym. Natomiast właśnie dla tych osób, dla tych firm przesiadających się z takich rozwiązań, jest to efekt wow, tak? bo to zmienia zupełnie e, możliwości, zupełnie w, jakby mechanizmy pracy. Tak? Jeżeli mogę poprosić teraz o, o tą prezentację mm, współpracy na kalendarzu. Y, proszę Państwa, czyli, czyli to wygląda tak. Oczywiście główny klient pocztowy y, MS, y, MS Outlook. Y, ja mogę y, wyświetlać informacje o kalendarzach innych osób. To jest w tej chwili mój kalendarz. Ja jestem w stanie dodać kalendarz innej osoby, czyli tutaj dodaję kalendarz kolegi, z którym y, pracuję. I proszę państwa, widzę jego aktywności. E, oczywiście jest tutaj pewien poziom prywatności. E, kolega może, jeżeli się zatrzymamy na sekundę, e, kolega może powiedzieć, że no, w, powiedzieć, no właściwie on to określa w systemie, e, jakie informacje, jakie informacje chce pokazywać. Natomiast no jeżeli określi na przykład poziom szczegółowy, który właśnie za chwilę Państwo zobaczycie, to ja będę widział wszystkie wpisy w kalendarzu z pełną informacją. Oczywiście jest coś takiego, to też pojawia się bardzo często takie pytanie. No super, współpracujemy, szerujemy znowu, tak z nasze kalendarze, no dobrze, no ale ja w czasie dnia no czasami się zdarza, muszę coś załatwić prywatnie, tak? Co ja mogę zrobić? Mam opcję, no właśnie, private, tak? Zaznaczam i wtedy nie widać żadnych szczegółów, tak? Natomiast przejście pracy na kalendarze zdecydowanie nam e, ułatwia współpracę, bo widzimy, kto kiedy jest wolny, e, kiedy ktoś jest zajęty, spotkanie, gdzie z kim i łatwiej nam dostosować pewne, pewne aktywności, e, mając możliwość właśnie współpracy e, na Kalendarzach. Dobrze, proszę Państwa, tutaj to co widzimy, to jest prośba o udostępnienie wszystkich szczegółów. Wysyłamy do Tomka, bo Tomek tutaj troszkę, tak powiem, chroni prywatność i nie chce nam pokazać, co on tam robi. Ja natomiast bardzo chcę wiedzieć, co to tak naprawdę te, te, te zielone wpisy w kalendarzu oznaczają. Wysyłam do Tomka prośbę o udostępnienie. Przepraszam za ten lewy górny róg, to tam akurat ściszałem mikrofon wysyłam prośbę i za chwilkę Tomek po otrzymaniu maila decyduje o tym, z jakim poziomem widoczności chce mi ten kalendarz udostępnić. Tak? Dostanę maila, akurat Tomek tutaj pozwoli na wyświetlanie wszystkich szczegółów, dlatego w tej chwili dostaję potwierdzenie, że OK, tak? mogę widzieć szczegóły. Jestem w stanie z poziomu inboxa przejść do kalendarza. Jeżeli to zrobiłem, to otworzył mi się dwa razy kalendarz e, Tomka. E, natomiast no, w tej chwili widzicie Państwo, widzę po prawej stronie to takie zielonkawe. E, przyjmijmy, że to jest zielone, ja akurat tam podstawową paletę e, kolorów rozpoznaję. To jest kalendarz Tomka, to niebieskawe jest moje, tak? Bardzo fajna rzecz. Jeżeli się, jeżeli się zatrzymamy na sekundkę, to proszę Państwa, ja nałożyłem kalendarz Tomka na mój kalendarz, tak? I to jest kolejna mm, fajna funkcjonalność. Ja widzę, y, kiedy nam się pokrywają spotkania, a kiedy powiedzmy, jesteśmy w stanie gdzieś wykonać coś razem, tak? Czyli y, musimy pojechać na spotkanie do klienta. Widzę bardzo dobrze, kiedy mamy wolny dzień. W sensie niezagospodarowany przez inne aktywności. Proszę Państwa, w prawym górnym rogu akurat e, pojawił się mail e, z zaproszeniem do telekonferencji. To jest też bardzo fajna, e, fajna możliwość, pełna integracja e, takiego kalendarza, które, który tutaj jest e, widoczny w Outlooku, e, z programem Link i możliwość właśnie zaproszenia na Telekonferencje. E, ważne jest to, że ja taką telekonferencję mogę zestawić w obrębie mojej organizacji, ale mogę również doprosić kogoś, kto jest poza organizacją e, i taka osoba jest w stanie dopiąć się, że tak powiem, do naszego e, tego spotkania online. Owego. Poprzez klienta w przeglądarce internetowej. Jest specjalny plugin, pobiera się go automatycznie, instaluje i jest pełnoprawnym klientem takiej sesji onlineowej. Ok, jeżeli polecimy tutaj dalej z tym naszym filmem, to tak, dostaję maila od Tomka z zaproszeniem. Ja oczywiście, jak dostaję to zaproszenie. Mam podgląd w kalendarzu, kiedy, kiedy jest propozycja tego terminu. Ja mogę też ten termin zmienić, mogę odrzucić. No oczywiście akceptuję to, to zaproszenie. Jest link, proszę Państwa, tam widać na dole link do Skype'a. No i za chwilkę... A, jeżeli chciałbym jeszcze zmienić, nie wiem, termin tego spotkania, to jest... Możliwość taka, że w kalendarzu dostaję właśnie te informacje o wolny zajęty i mogę wyszukać najlepszy termin do naszego spotkania, tak? To, co Państwu teraz pokazuje, to ja organizuję spotkanie, tak? Bo przed chwilą widzieliście Państwo, jak wygląda zaproszenie do mnie, a teraz jak ja organizuję spotkanie, tak? Ok. E, zaakceptuję zaproszenie e, od Tomka i przejdę do e, połączenia telekonferencyjnego. Proszę zobaczyć, że jest to intuicyjne, m, bardzo łatwe. Właściwie klikam na, na linku do linka, a właściwie teraz trzeba powiedzieć, że Skype for Business, tak? bo zmieniło nam się e, rozwiązanie e, i po kliknięciu na tym linku do linka uruchamia mi się sesja e, telekonferencyjna. E, w tam w prawym dolnym rogu to jestem ja, tutaj zaraz nam się pojawi kolega, o jest kolega. No i z tego miejsca, o jak Państwo też widzieliście, jesteśmy w stanie udostępniać dokumenty, pulpit, możemy razem pracować, yy, możemy razem yy, tutaj wykonywać jakieś tam yy, wymagane, potrzebne aktywności. Także jest to, jest to też yy, o tyle fajne, że ja mam właściwie z poziomu jednego narzędzia możliwość wywołania yy, drugiego narzędzia, tak i połączenia takiego telekonferencyjnego yy, i, i wspólnej. Wspólnej pracy. Jest to bardzo wygodne, e, mogę dodawać osoby spoza firmy. E, co jeszcze, nie wiem, e, czy Państwo zwróciliście uwagę, że jak tam dodaję e, osoby, e, jeżeli to są osoby, które mam dodane w kontaktach e, w programie LINK, to ja widzę od razu status, czyli jest zielo, zielony kwadracik, widzę, że kolega jest online, czerwony kwadracik jest zajęty, żółty jest poza, e, poza komputerem. Tak więc to jest też fajne, że ja nawet z tego miejsca mogę też od razu uruchomić e, LINKa. Proszę Państwa, czyli to, co w tej chwili Państwu pokazałem, to jest współdzielenie kalendarzy i praca na kalendarzach. I to jest coś, co mm, właśnie dla osób przesiadających się z takich zwykłych systemów pocztowych jest bardzo fajną zmianą. To jest zupełnie inna jakość. Oczywiście wymaga to też pewnej zmiany takiej organizacyjnej, mentalnej, bo no, musimy wszyscy zacząć prowadzić ten kalendarz online'owy. Oczywiście ten kalendarz jest dostępny z dowolnego urządzenia, czyli telefon, tablet, komputer, tak, bo to wszystko po prostu widzę niezależnie od tego, z czego korzystam, ale tak jak wspomniałem, najważniejsze jest to, że to jest pewna taka zmiana mentalna, organizacyjna, wszyscy pracujemy, tak? bo jeżeli ktoś jeszcze dalej pracuje z kalendarzem papierowym, no to w tym kalendarzu naszym będzie miał wolne dni, no i cóż, no może się okazać, że będą mu wpadały spotkania, gdzie coś ma zaplanowanego. Ok, proszę Państwa, Kolejna rzecz, bardzo fajna, to jest współdzielenie dokumentu, a właściwie praca jednoczesna na dokumencie. Nam się bardzo często zdarza, to oczywiście będzie przykładowy dokument praca w Excelu, tak, więc wykonamy jakieś tam takie proste aktywności, ale nam się często zdarza jednocześnie pracować nad ofertą, albo nad prezentacją, tak, i to, co Państwo teraz zobaczycie, czyli poproszę o kolejny, kolejny film właśnie z współdzielenia Excela, to jest to, co pozwala nam zapewnić, że mamy ostatnią wersję dokumentu, tak? Czyli nie robimy tak, że ktoś pracuje na pliku i zapisuje e, oferta dla klienta, wersja pierwsza, tak? Ktoś inny, oferta dla klienta, wersja druga. Zawsze jest wersja aktualna. E, proszę Państwa, zatrzymajmy się na sekundkę. To, co teraz widać, to jest e, OneDrive, czyli właśnie ta nasza e, przestrzeń sieciowa, e, właściwie nieograniczona, tak? Jeśli chodzi o, o, o możliwość składowania danych. Widzicie Państwo tutaj pliki, foldery, czyli intuicyjny mechanizm. U góry mamy pasek taki narzędziowy, gdzie możemy wykonać pewną akcję, pewną aktywność właśnie z danym dokumentem. Ok, jeżeli zobaczymy dalej. Ja tutaj, tak, także za chwilkę, o właśnie, mamy listę dokumentów, jest też informacja o dokumencie, czy jest spółdzielony. O, proszę Państwa, jak kliknę na dokument, to od razu mi się uruchamia, e, w zależności od dokumentu, na przykład PowerPoint online, Word online, Excel online, zatrzyma mi się na sekundeczkę w tym momencie, bardzo fajna rzecz. Proszę Państwa, to, co tutaj mam pod prawym przyciskiem, to jest właśnie, u, na przykład, udostępnianie dokumentu. Czyli ja udostępniam dany dokument wybranej osobie. Mogę jeszcze wskazać, że ten dokument wymaga, znaczy dostęp do tego dokumentu wymaga zalogowania, tak? Czyli przed wyświetlaniem dokumentu to może być Word online, to może być też w lokalnym Wordzie, Excelu, PowerPoincie. Jest wymagane zalogowanie do Office 365. Bardzo fajna rzecz, kolejna, która tutaj jest, to jest wersjonowanie. My oczywiście cały czas mówimy o tym, że unikamy tych plików tam V1, V2, V3 i tak dalej. Chcemy mieć jeden plik, a on, żeby się zmieniał. I tu proszę Państwa, tak mamy. Mamy jeden plik, na którym pracujemy, ale ja mam możliwość cofnięcia do którejś wersji, dlatego że każda nasza aktywność i zamknięcie edytora, bo tu jest też trochę inaczej, nie ma czegoś takiego jak przycisk Save. Ja zamykam edytor, zamykam edytor, plik w tej postaci, w jakiej zamk zamknąłem ten edytor, jest zapisywany, tak? I ja mam to wersjonowanie, ja mogę się cofnąć do kolejnej wersji, ale ja nie muszę się bawić, że mam pliki, e, mam pliki nazwane, tak? V1, V2, V15, e, a jeszcze gdzieś tam konflikt po drodze i nagle mi się robi, nie wiem, kopy, jakiś plik, nie ma tego problemu. Proszę Państwa, czyli mamy tutaj to udostępnianie, mamy wersjonowanie... Okej, okay, to może dalej. Zobaczmy, zobaczmy, proszę Państwa, tutaj cóż będzie dalej. A mianowicie utworzę nowy dokument. I też, jak Państwo widzicie, mam praktycznie pełen przegląd tutaj dokumentów z pakietu Office. Uruchamiam Excela. Wysyłam zaproszenie do edycji tego Excela do kolegi sympatycznego Tomka. Wysyłam zaproszenie, ustawiam też poziom, jakby, dostępu, tak? czy to jest poziom edycji, czy to jest poziom tylko do przeglądania, i za chwilkę w prawym górnym rogu pojawi się taka informacja, że dokument jest edytowany tutaj właśnie przez drugą osobę. Jeszcze przychodzi mail z taką informacją, tak? natomiast. O właśnie, bo jak ja udostępniam dokument, to jednocześnie ja też dostaję maila, jaki dokument jest udostępniony i takiego samego maila dostał Tomek. I on może kliknąć na tym linku i przejść do edycji. Nie widać tutaj niestety, kto gdzie, gdzie pisze, w którym miejscu, ale proszę, o, pojawił się Tomek. Natomiast no zobaczycie Państwo, że działania edycyjne są wykonywane równolegle w dwóch miejscach, tak? No to to jest... Dowód na to, że my faktycznie równolegle na tym pracujemy. No i teraz jeżeli mielibyśmy jakiś arkusz, nie wiem, budżet, sprzedaż, wpisywanie klientów, a pracujemy na jednym arkuszu, a nie na zasadzie takiej, że każdy ma swój plik, a później gdzieś tam ktoś na zasadzie copy-paste łączy, pracujemy na jednym pliku, to możemy jednocześnie właściwie wykonywać te działania adycyjne. Pracujemy na Excelu i proszę Państwa nie zapisujemy tego Excela, po prostu wychodzimy. Jak skończyłem pracę, zamykam okienko, wychodzę z Excela, to co ja wykonałem jest zapisywane, Tomek jeszcze pracuje na dokumencie, tak samo, zamyka Excela, jego ostatnia zmiana jest zapisywana. Czyli mamy jeden, jeden plik, do którego możemy, możemy powrócić. Tak, czyli albo zamykam, albo sobie klikam po prostu na, tak jak Państwo widzicie, na, na OneDrive, czyli przechodzę do tej biblioteki dokumentów. No i mam plik, tak? Mam plik yy, i też jak go teraz otworzę, żeby tutaj yy, Państwu pokazać, że faktycznie zapisała się ostatnia wersja, tak? Jest ta ostatnia wersja yy, bez yy, wykonania tej akcji yy, save, tak? Zapisz. Po prostu zapisał mi ostatnią wersję pliku. Proszę Państwa, jeszcze i bardzo ważna, yy, ważna rzecz, jakbyśmy też się na sekundkę jeszcze zatrzymali, yy, to proszę Państwa... Yy, Zmiana trochę modelu pracy, tak? Bo my tu cały czas mówimy o tej zmianie modelu pracy, no bo to są narzędzia, które wspierają nas w tym świecie takim mobilnym. Bardzo ważne, nie musimy wysyłać dokumentów w poczcie, wysyłamy linki do dokumentu. Czyli tak jak przed chwilką widzieliście Państwo tego maila z linkiem do pliku, to tak samo jak właśnie udostępniam, ja to w ten sposób wysyłam. Nie ma problemu tego typu, że ja załączam duże dokumenty, wysyłam to do iluś tam osób, jest to składowane. To oczywiście trzeba gdzieś tam archiwizować, backupować. No, czasami się zdarza niestety, że trzeba to odtwarzać. Jest to bardzo duży problem, tak? Ja wysyłam link, a wszystkie informacje, aktualny plik znajduje się w OneDrive. Ie. Zupełnie no nowy jakby model e, pracy i ja do tego pliku mogę się dostać również z telefonu, tak? Czyli ja mam w telefonie e, klienta OneDrive, wchodzę sobie do biblioteki dokumentów, wybieram dokument i otwieram ten dokument w ostatniej wersji, mogę go również edytować. No dobra, zobaczmy e, dalej. E, także e, kliknięcie na dokumencie wyświetla nam właśnie go w tym programie onlineowym. Tu, jeszcze raz, tak na podsumowanie, żebyście Państwo zobaczyli te opcje, które mamy pod prawym, pod prawym przyciskiem. To jest lista funkcjonalności. Ja też jeszcze o tym w podsumowaniu powiem. Także, proszę Państwa, to, co teraz Państwo widzieliście, to jest współdzielenie Excela. Bardzo fajny, intuicyjny mechanizm. Czy to będzie Excel, PowerPoint, Word? Nie ma to znaczenia. Oczywiście, no też wiadomo, że taki Excel z pakietu Office zainstalowanego ma trochę więcej funkcjonalności, ale podstawowe formuły, podstawowe działania możemy spokojnie wykonywać na tym Excelu onlineowym. Proszę Państwa, to co teraz Państwo jakby do tej pory widzieliście, to było coś, co można tak spiąć jednym wspólnym mianownikiem. Praca wspólna, praca grupowa. Praca, czyli znowu z angielska tak użyję, taka kolaboracja między, między pracownikami. Proszę Państwa, teraz chciałbym Państwu pokazać, w jaki sposób możemy zapewnić bezpieczeństwo dokumentów. Dlatego, że Państwo na pewno macie istotne dokumenty. tak? Mamy dokumenty z umowami, mamy dokumenty z planami sprzedażowymi, mamy też czasami dokumenty z listą klientów. tak? Wykonujemy jakiś tam eksport z systemu CRM, mamy w Excelu listę klientów. Niekoniecznie, a właściwie bardzo nie chcemy, żeby to trafiło w niepowołane ręce. Jak to zabezpieczyć? Proszę Państwa, jeżeli ja mam faj serwer, tak? czyli serwer plików u siebie w firmie, mam strukturę folderów, Mam uprawnienia. No i oczywiście mam ten folder tam poufne, yy, włamane przez top secret, cokolwiek tam jeszcze. Mam nadane uprawnienia. Tylko nie wiem, dyrekcja, zarząd ma dostęp do folderu, nikt inny. No super. Mam uprawnienia na poziomie serwera. Ale teraz, jeżeli ktoś mi skopiuje taki dokument, bo ma uprawnienia do tego folderu, tak? Jest, nie wiem, dyrektorem sprzedaży. Skopiuje dokument na pendrive'a. To w tej chwili nie ma już żadnej ochrony. Albo wyślę ten dokument mailem. To wysłanie mailem, to my już tracimy kontrolę nad tym dokumentem. My nie wiemy, gdzie ten dokument dalej wędruje, tak? E, my cały czas mamy nadzieję, że no, on gdzieś tam jest e, dalej w naszej firmie, nie, nie wyszedł poza, ale nie mamy tej pewności. Proszę Państwa, bardzo fajne rozwiązanie, które konfiguruje się równie prosto. Tutaj akurat tak trochę z perspektywy IT powiem, bo e, powiem Państwu teraz o. Hmm, E, takim rozwiązaniu RMS czy, czy e, IRM, zaraz rozwinę ten skrót, i to jest zabezpieczanie dokumentów, ale zabezpieczanie na poziomie dokumentu. Czyli to wygląda w ten sposób, że ja ustawiam pewne prawo na dokumencie. Otwarcie dokumentu wymaga zalogowania do usługi Office 365, gdzie jest informacja na temat tego, co ja mogę z tym dokumentem zrobić, i niezależnie od tego, kto otworzy, gdzie to otworzy, wyskakuje okienko logowania. Muszę się zalogować, tak? Wobec tego pierwsza rzecz, trzeba się zalogować. Jeżeli to trafi w niepowołane ręce, ta osoba się nie zaloguje, nie otworzy tego dokumentu. Jeżeli to trafi, e, nie wiem, no, w powołane ręce, do kogo jest ten dokument, powiedzmy, adresowany, ale jest prawo view, to nie wyedytuje tego dokumentu, tak? Jeżeli jest jeszcze ustawiony znacznik expire content, na przykład wygasanie zawartości po jednym miesiącu, to nie otworzy w ogóle tego dokumentu po jednym miesiącu. To jest zupełnie inna jakość. My myślimy o zabezpieczaniu dokumentu, gdziekolwiek ten dokument jest. Ten dokument jest zabezpieczony, a nie plik na serwerze. Proszę Państwa, zobaczmy kolejny, kolejny pli, filmik, instalacja RMS AVI. Zobaczmy, jak wygląda proces instalacji. Proszę Państwa, jest to tak mówię trywialne, bo ja akurat miałem okazję wdrażania tego rozwiązania w środowisku tak zwanym lokalnym, on-premisowym. Proszę Państwa, to jest dwa tygodnie, tak lekko, tak? bo to trzeba zainstalować serwery, najlepiej dwa, żeby zapewnić ciągłość działania, eee, skonfigurować szablony, zainstalować klientów na stacjach roboczych. To nie jest trywialne wdrożenie. Skonfigurowanie tego mechanizmu w Office 365 zajmuje chwilę. Eee, Zatrzymajmy się na sekundkę. Proszę zobaczyć, to są licencje, tak? E, oczywiście jeszcze kawałek do przodu, jeżeli mogę poprosić. E, zaraz nam się rozwiną typy licencji, jeszcze kawałeczek i będziemy mieli o i teraz jak się zatrzymamy, to zobaczymy, że tutaj są e, jest przypisana licencja właśnie do tego mechanizmu zabezpieczenia. Proszę państwa, to jest prosty m, taki kreator czy wizard, gdzie ja Włączam tą funkcjonalność i w kolejnym kroku przypisuję do użytkownika, czyli zaznaczam, ten użytkownik może korzystać z tej funkcjonalności. I tyle. E, jeszcze musimy zainstalować klienta. E, jeżeli może, mogę prosić dalej, to zobaczycie Państwo, e, za moment proces instalacji klienta. E, jeszcze tylko tutaj, na sekundkę, jakbyśmy się zatrzymali. E, ja proszę Państwa tutaj taką popełnię małą dygresję. E, jak państwo widzicie w tej kolumnie e, są informacje na temat e, tej trzeciej kolumnie e, są informacje na temat tego skąd pochodzi konto. Mamy tam taką informację cloud, mamy taką informację local Active Directory, zdaje się. E, to też jest dla nas informacja, gdzie jest źródło konta. Jeżeli ja mam local Active Directory, to to jest konto, które wywędrowało do Office 365 z mojego lokalnego AD. Też bardzo fajne rozwiązanie, no zresztą tak zawsze robimy. Dokonujemy tej synchronizacji. To jest synchronizacja jednokierunkowa i te konta lokalne wędrują tam. Kopia tych kont. Dzięki temu ja mogę w prosty sposób zarządzać tymi kontami, przypisywać licencje, widzę te konta na globalnej liście adresowej, mogę wysyłać maile, organizować w grupy, nadawać uprawnienia. Jest to bardzo ważne, tak? Oczywiście jest to w sposób bezpieczny robione. Oprócz tego ja mogę wskazać to tak technicznie, które. Organizational unity, czyli które miejsca z AD, z którymi kątami chcę tam wysłać, tak? czyli które chcę synchronizować. Domyślnie nie ma synchronizacji zwrotnej, tak? czyli domyślnie jest to tak, że to, co jest tam, yy, trafia z AD, a nie ma możliwości, że ja tam coś zmienię i trafi mi do lokalnego AD. Ale to jest też bardzo fajne. Ja mam spójną yy, organizację, tak? czyli Office 165 jest przedłużeniem mojego lokalnego yy, Active Directory. Dobrze, proszę Państwa, jeżeli wrócimy do tego y, filmu, to tak, tutaj właśnie widzicie Państwo, że faktycznie mamy konta y, i z AD, i z y, chmury. Y, tak, mamy te licencje przypisane. Tutaj pokazuję Państwu, że i ja, bo ja będę tutaj to testował na, wysyłał do kolegi Tomka, i ja i Tomek mamy przypisaną licencję RMS-ową. Proszę Państwa, co jeszcze, co jeszcze trzeba wykonać? Trzeba y, zainstalować klienta RMS. Jest on do pobrania z tej strony. To jest ogólnodostępna strona. Wybiera się klienta do dowolnego urządzenia, czyli mamy klienta RMS-owego na urządzenia mobilne również. Proces instalacji, to właściwie ściągam oprogramowanie, instaluję i w, na końcu jest wymagany restart komputera. Ale to nie jest nic skomplikowanego. Oczywiście można to ściągnąć, Rozdystrybuować w organizacji innymi mechanizmami, na przykład GPO czy skryptowo. Ok, i to proszę Państwa tyle. Tak się instaluje klienta. Następuje restart. I co się dzieje po restarcie? Dochodzi mi ikona e, właśnie do zabezpieczania dokumentów e, w pakiecie Office, czyli w Wordzie, Excelu, PowerPointie. A ja mogę również zabezpieczać PDFy. Jestem w stanie zabezpieczać wszystkie dokumenty z pakietu e, MS Office od wersji, zdaje się, 2007, e, ale mogę zabezpieczać też pliki PDF. E, Foxit Reader, czyli tego typu e, przeglądarka do plików PDF, wspiera e, również klienta e, tutaj RMS-owego. Proszę, Państwa, jak zobaczymy sobie kolejny, hmm, kolejną prezentację, to tutaj właśnie będzie to, co jest najfajniejsze w tym wszystkim, czyli jak wygląda ten proces szyfrowania y, i wysyłania. Ja w tej chwili y, wysyłam do y, Tomka, maila, gdzie dokument, który zostanie zawarty, czyli załączam y, dokument. No jest to dokument, który no jest dla mnie jakoś tam poufny, ważny, istotny i chciałbym. O, właśnie, to jest ta ikona, o której mówiłem. I tutaj, proszę Państwa, o, właśnie. Zatrzymajmy się na sekundkę zatrzymajmy się na sekundkę. Bardzo ważne. Tutaj, proszę Państwa, widzimy te opcje, tak? Czyli widzimy opcję wygasania zawartości, widzimy listę uprawnień, czyli ja mogę nadać uprawnienie view. Czyli niezależnie od tego, gdzie Tomek otworzy ten dokument, będzie miał tylko view, tak? nie będzie mógł wykonać żadnych operacji edycyjnych. Yy, znaczy, no, proszę Państwa, no nie chroni to przed zrobieniem zdjęcia. Tak? No, no, no w, yy, jeżeli ktoś stryknie fotkę, yy, jak jest dokument otwarty, no to, 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 to nie jesteśmy w stanie się przed tym zabezpieczyć, ale każdy inny wyciek tych danych, no to tych, tego dokumentu nikt inny poza Tomkiem nie otworzy. Atomek ma tylko prawo view. Ok. Proszę zobaczyć. Nadaje odpowiednie uprawnienia. Nadaje odpowiednie uprawnienia. Yy, I właściwie tyle. Tak. Klikam yy, dalej. Yy, przechodzę do kolejnego kroku. I cała złożona operacja zaszyfrowania dokumentu. W tej chwili ten dokument jest odpowiednio szyfrowany. A jeszcze taki dokument jest też dostępny offline, czyli jeżeli Tomek go ściągnie, to ma dostęp do niego offline. E, tutaj, proszę Państwa, pokazuję dokumenty, które do mnie przychodzą. E, bo ja oczywiście ten dokument wysłałem do Tomka, dostaję maila, jeżeli, jeżeli się na sekundkę jeszcze zatrzymamy, to e, też bardzo fajna rzecz. Ja w tym mailu mam informację o m, tym, kto te dokument otwiera. Tam jest coś takiego, track usage, tak to e, nazwę, gdzie mam dostęp do strony WWW, gdzie ja mogę zobaczyć, kto kiedy otwierał ten dokument, czy próbował otworzyć ten dokument. Też fantastyczna, fantastyczna rzecz. E, czyli dokument poszedł do Tomka. I oczywiście, Tomek no, ma tylko prawo view, więc niewiele jest w stanie wykonać. Natomiast e, ja w międzyczasie e, wcześniej wysłałem dokument do mnie, żeby Państwu pokazać, jak to wygląda no, z drugiej strony. Tak? I to są dwa dokumenty. Jeden dokument, to jest do którego mam prawo, e, prawo VIEW. E, jak ja go otworzę, e, to mm, e, proszę Państwa, no otworzy mi się ten, ten dokument, o, w tej chwili mi się otwiera ten Word, coś tutaj przepraszam najmocniej, jakiś e, źle się to troszkę nagrało, ale tu widać, że jest tylko prawo VIEW. Ten dokument mi się normalnie w Wordzie otworzył, tak? No, otworzył mi się w Wordzie, było okienko, było prawo VIEW, tylko tyle mogłem zrobić. E, w, no, technika w służbie człowieka. Teraz, proszę Państwa, zobaczmy kolejny, e, przejdźmy dalej i teraz jest kolejny mail, e, jeżeli się zatrzymamy na sekundkę, to to jest mail, który został wysłany do, od Tomka, do e, kolegi Piotra Kulickiego, jako poufny, tylko Piotr może go otworzyć. Piotr wysyła do mnie, słuchaj, zobacz, e, ważny dokument, tak, czyli tutaj troszkę tak e, nie, nie, niezgodnie, e, niezgodnie z... E, z pewnymi jakimiś takimi zasadami e, polityką w organizacji. Okej. Okay. Tak, mam, mam tutaj też podpowiedź, że nie nagrało się, bo plik był chroniony przed nagraniem. Fantastyczna podpowiedź. Bardzo dziękuję. <grych> e, proszę Państwa, i widzę, e, widzę, że nie mogę otworzyć tego dokumentu. Mogę wysłać prośbę o otwarcie tego dokumentu, ale też e, no, po prostu mogę wyjść tak, z tej z tej edycji. E, także proszę Państwa, e, to co w tej chwili Państwo widzieliście, to jest właśnie zabezpieczenie dokumentu, gdzie... E, mam możliwość przypisania odpowiednich, e, odpowiednich uprawnień, e, mam możliwość no, w ten sposób sterowania, kto ten dokument może, e, może otworzyć. Tak? Rzadko nagrywam takie sesje właśnie e, RMS-owe, zazwyczaj gdzieś tam wykonuję te aktywności i, i faktycznie tutaj bardzo, bardzo cenna podpowiedź. E, też Państwo widzicie, że prawo VIEW no, jakby uniemożliwiło nagranie tego fragmentu. Tak? E, także jest też dowód na to, jak to, jak to działa. E, Proszę Państwa, mam jeszcze jeden taki filmik, ale to już myślę, że sobie zostawimy, bo to jest na trochę więcej czasu. Taka formuła webinarium, no, zawsze jest taką formułą trochę jednokierunkową. Tutaj nie mam od Państwa, od państwa żadnych pytań, natomiast no, zachęcam też do śmiałości. Jeżeli Państwo chcecie o coś dopytać, to, to, to proszę napisać na czacie. Ja pomału będę, będę zmierzał do, do podsumowania. Także jeżeli wrócimy do tej naszej prezentacji, to proszę Państwa, jak mam subskrypcję MS Office i określam kraj wersję region, jeżeli jest to region w Europie. To z automatu moje dane będą przechowywane w dwóch centrach europejskich, tak? Czyli mamy tutaj centrum Amsterdam i centrum Dublin, i moje dane nigdzie indziej nie, nie trafią. Co jest bardzo ważne, e, rozwiązania chmurowe firmy Microsoft są zgodne z unijnym regulatorem do spraw danych osobowych. Czyli można powiedzieć, że to się przenosi tutaj na te nasze standardy, czyli jest to zgodność ze standardem GIOD-u. Dane są w samym data center odpowiednio szyfrowane. One są też przechowywane w wielu kopiach. Jeszcze też z perspektywy takiego IT, powiedzmy, jak, jak pracujemy z ofisem 365, to pracownicy IT powinni trochę zmienić swoją tak jakby mentalność, bo my tracimy trochę kontrolę nad serwerem, nie wiem, backupem, e, usługami w sensie serwisy, że tu jakąś usługę trzeba podnieść, dokonfigurować. My proszę państwa pracujemy trochę jakby wyżej, tak? My pracujemy na aplikacjach, Czyli zapominamy w ogóle o tym całym takim ciężarze, który nam doskwiera w tych takich e, codziennych aktywnościach, czyli takie daily maintenance task, gdzie musimy wykonywać backupy, weryfikacje, sprawdzać jak to działa, a jeszcze, nie wiem, awaria zasilania, e, uszkodzenie pliku bazodanowego, tak? Jeżeli macie Państwo właśnie taki background informatyczny, to wiecie Państwo ile takich rzeczy... No, może się zdarzyć, czy państwu się zdarzyło, tak? My w tej chwili o tym całkowicie zapominamy. My dostajemy usługę i pracujemy z usługą, czyli to jest tak naprawdę to, co dla biznesu jest najważniejsze, bo biznes nie chce dwóch serwerów za 30-40 tysięcy, e, licencji za kolejne 20, e, macierzy, mechanizmu do backupu. To jest niepotrzebne. Biznes chce aplikację, biznes chce rozwiązanie, chce móc pracować. Jeszcze jedna taka bardzo ważna rzecz, z którą chciałbym się z Państwem podzielić, to jest proces wdrażania. Jak powiedziałem na początku, nie wiem kiedy to minęło, ale 20 lat pracuję w branży IT w tych rozwiązaniach takich infrastrukturalnych. I proszę Państwa, zazwyczaj to wygląda tak, że jeżeli wdrażamy jakieś rozwiązanie takie lokalne u klienta, no, to jest proces zakupowy, czyli trzeba, jeżeli klient nie ma w tej chwili wolnej przestrzeni gdzieś na dyskach, na serwerach, no to jest proces zakupowy, proces zakupienia licencji i pełen proces migracyjny. To trwa, to trwa. Proszę Państwa, my w tej chwili yy, mamy yy, możliwość, yy, to się w ogóle w, w Microsoftie nazywa coś takiego jak fast track, czyli jest to wdrożenie w takiej szybkiej ścieżki. Ja praktycznie jestem w stanie w przeciągu paru dni to są 2-3 dni skonfigurować usługę, skonfigurować synchronizację z mojego lokalnego AD do rozwiązania chmurowego i praktycznie przypisać licencję użytkownikom. Instalacja Office'a. To również mogę w pewien sposób zautomatyzować, bo jestem w stanie to w oparciu o lokalne mechanizmy zainstalować, ewentualnie użytkownik może sobie zainstalować Office'a. Bardzo ważne jest też to, że ten użytkownik ma możliwość zainstalowania Office'a na pięciu urządzeniach, czyli też, jak Państwu mówiłem na, na, na początku, ten taki ujednolicony interfejs. Tak? Ja mam ten sam interfejs na każdym, na każdym urządzeniu, także to jest, to jest bardzo ważne. Także to jest takie, takie tutaj, z, z, z podzielenie się z Państwem pewnego mojego doświadczenia. To zupełnie zmienia, e, zmienia mechanizm wdrożeniowy. Tak? Proszę Państwa, pojawiły się pytania. Pierwsze pytanie to było, e, czy to się pojawi w wersji do ściągnięcia. E, tak, będzie możliwość pobrania tej, tej, tego webinarium. E, drugie m, pytanie to jest pracowanie na wyszukiwarkach w Azji, Rosji. E, czy nie będzie żadnych przeszkód? Nie ma, proszę Państwa, żadnych, żadnych przeszkód tutaj jakby, nie wiem, lokalizacyjnych, regionalnych, i językowych, tak więc nie ma, nie ma żadnego ograniczenia. Proszę Państwa, co, co jeszcze, podzielenie się pewnymi tutaj wrażeniami od użytkowników końcowych, czyli w firmach, gdzie to zostało wdrożone, ich opinie. Proszę Państwa, no to już tak zmierzając do końca, i tak podsumowując, bardzo ważne jest oczywiście bezpieczeństwo i to bezpieczeństwo jest zapewnione, i to bezpieczeństwo jest zapewnione po pierwsze poprzez bezpieczeństwo danych i udostępnienie mechanizmów którymi my możemy sterować i konfigurować, i zabezpieczać dokumenty, to, co Państwo widzieliście tego RMS-a, ochrona prywatności, ale też. No właśnie, już trochę y, tutaj zmęczenie daje we, we, we znaki. Czyli zabezpieczenie na poziomie jakby składowania danych w data center microsoftowym i bezpieczeństwo na poziomie dokumentów, gdzie my tym bezpieczeństwem sterujemy. Y, zabezpieczanie też y, urządzeń mobilnych. Ja mogę takie urządzenia wyczyścić. Y, też bardzo fajna rzecz, że część takiej funkcjonalności, jeżeli Państwo tutaj jesteście zaznajomieni z takim rozwiązaniem Microsoftowym, jak Intium, czyli taki portal, takie rozwiązanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi. Albo może Exchange Active ActiveSync, czyli coś, co było w Exchange'u, a mm, dawało możliwość sterowania, zarządzania e, urządzeniami mobilnymi, tak? Czyli e, hasła, szyfrowanie danych na dysku, szyfrowanie kart pamięci. To my teraz mamy to w Office 365. Taka podstawowa funkcjonalność została przeniesiona do Office 365. Też bardzo fajne. Lider w dziedzinie przejrzystości. E, wiemy, gdzie dane, oczywiście no, nie wiemy na którym serwerze i na której macierzy konkretnie są moje dane ale mamy y, data center, tak powiem, i wiemy, że te dane tam są. Poza tym Microsoft dopuszcza do audytu wiele różnych niezależnych podmiotów. To nie jest oczywiście tak, że ja się teraz mogę wybrać do Amsterdamu i, i pójść do siedziby Microsoftu, pójść do data center i, i sprawdzić ich zgodność ze standardami. Ale są agencje, są firmy, które to robią w naszym imieniu. Tak? E, no właśnie, weryfikacja przez niezależne firmy. Tak? Tutaj jakby nawiązałem do kolejnego punktu. No i ochrona, ochrona. Widzicie Państwo remesa, filtranty spamowe, czyli tego typu, tego typu e, mechanizmy. Oczywiście, brak reklam, e, przenośno, przenośność danych, czyli dane są własnością klienta. Możemy wyprowadzić się z Office 365, nie ma problemu, to są moje, moje dane. E, proszę Państwa, y, oczywiście, standardy standardy utrzymaniowe, standardy bezpieczeństwa jak najbardziej. Są też, jest to zgodne też z takimi standardami medycznymi akurat w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest to standard, który określa, że można składować dane medyczne po prostu w rozwiązaniu chmurowym. Proszę Państwa, moglibyśmy oczywiście tutaj godzinami sobie rozmawiać na temat tego rozwiązania, Wersje językowe, tak, wersje językowe, tak. Jest to pakiet Office w odpowiedniej wersji językowej, nie ma, nie ma żadnego problemu. Pakiet Office na dowolne, na dowolne urządzenia. Proszę Państwa, bardzo Państwu dziękuję za poświęcony czas, za tą godzinę spędzoną tutaj ze mną. Mam nadzieję, że nie była to stracona godzina, że zobaczyliście Państwo parę fajnych rzeczy i, 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 i to pokazuje, że, że warto w tym kierunku zmierzać. E, cała ta sesja no, ma udowodnić tą tezę na początku, no, że mamy mechanizmy, które wspierają mobilność. My Państwu pokazaliśmy te mechanizmy. E, warto iść w tym kierunku. E, ja pozostaję też, e, proszę Państwa, do e, dyspozycji. E, adres, e-mail na, na slajdzie. Jeżeli będą jakieś pytania po tym webinarium, zapraszam do kontaktu. E, Także proszę Państwa, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za, za spędzony czas ze mną, za obejrzenie webinarium. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia. Mam nadzieję, że do zobaczenia na, na jakichś konferencjach, spotkaniach, może kolejnych webinariach. Bardzo dziękuję.